Dobra, na początek tak, ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, jak widzicie, są dwa kodziki. Ten, który widzicie w prawym dolnym rogu, jest na Helewejtorek i w tym momencie go sobie użyjemy. Tylko ja go tu muszę sobie skopiować. Mam nadzieję oczywiście, że podesłaliście na gildię i użyliście i wszystko działa tak, jak działać powinno. Klikamy oczywiście w plusik obok grzybków, wy tego nie widzicie, ale no musicie uwierzyć na słowo, chociaż nie, chyba najpierw to my musimy wejść w ogóle do Helewejtora. Najlepiej to sobie wejść na początku. No tu mamy jakieś pierdoły, ale do tego to zaraz przejdę. Zrobić z jedną waleczkę. Cyk. I okej. I teraz sobie klikamy plusik obok grzybków gratis, wpisujemy neutral myślnik 77QY, daj mi bonus, kupon pomyślnie wprowadzony. Aha. I nas wylogowało. Ale dobra, nieśmiertelka jest. Co tam jeszcze było? Chyba klepsydry, dokładnie, klepsydry są, nieśmiertelka jest, karty klucze są. Jeszcze sprawdźmy, czy na pewno wszystko działa. Karty klucze dostaliśmy, dobra. Wszystko jest ok. Natomiast drugie ogłoszenie parafialne, jak możecie zauważyć w moim opisie, możecie używać kodu, w ogóle zaraz zobaczę, czy one są w odpowiednich miejscach, żeby nic nie zasłaniało, najwyżej przestawimy. Możecie używać na oficjalnym sklepie Shakesa. Wczoraj wleciał film na ten temat, ale widziałem zapytania, czy ta strona na pewno pochodzi od twórców. Także jakby były wątpliwości, to tak, pochodzi bezpośrednio od twórców i można tam używać kodu content creatora tak zwanego, czyli tego, który widzicie w prawym górnym rogu, a nie w prawym dolnym. I tam już od dzisiaj jest promocja na grzybki. Nie trzeba czekać na jutro na 20%, tylko już od dzisiaj można sobie tam kupować. Testowane, działa. Widziałem, że sporo osób mi screeny na Discordzie wysyłało, jak używało mojego kodu, więc no. Jak ktoś sobie użyje, to może podesłać. I co mogę więcej powiedzieć? I oczywiście dziękuję, ale wszystkie informacje co do tego są we wczorajszym filmie. To jest oczywiście hashtag sponsorowane, hashtag AD, hashtag reklama. Ja z tego dostaję realne korzyści, żeby była jasność, żeby mi nikt nie zarzucił, że oszukuję. Dla widza. Nic nie jest oszukiwane, wszystko jest transparentne. Dobra, tyle z ogłoszeń parafialnych, także mówię, promka już jest od dzisiaj tutaj, jakby ktoś potrzebował grzybków oczywiście. I możemy zaczynać. Zaczynamy sobie od S40, dlatego że tutaj chcę potężnie strajhardować. Chcę tutaj od samego początku lecieć na tych przekąskach. Nie wiem, czy to jest opłacalne, bo na początku dostajemy bardzo mało tych żetonów. Ale no spróbujemy, zobaczymy, ile nam w ogóle wyjdzie za to. Zobaczymy, wiecie, ile ogólnie uda nam się ugrać żetonów, bijąc cały czas na tych bonusach, które nam tam zwiększają nasze nagrody. Co mogę opowiedzieć o Helewejtorze? Nic się nie zmieniło od poprzedniej edycji, z tego co wiem. Aha, no jedna rzecz się zmieniła. Dlatego, że teraz mamy tylko 10 kart kluczy, a wcześniej było 15. Co za tym idzie, jak ktoś nie chce tracić kart kluczy, to musi się logować co 5 godzin. Więc jak ktoś śpi dłużej niż 5 godzin, to może być problem, a zgaduję, że jest sporo takich osób. To ja w ogóle, jak przeczytałem zmiany, zresztą nawet to mówiłem na odcinku, jak przeczytałem zmiany, że balans tych kart kluczy, w sensie ich ilości, to sobie pomyślałem, że będzie ich po prostu więcej. Dla mnie to tak był rozumiany balans, żeby ludzie jeszcze rzadziej musieli wchodzić na gierkę, a się okazało, że muszą wchodzić jeszcze częściej, bo limit jest 10. Karta jedna się odnawia chyba pół godzinki, no to łącznie daje 5 godzin 10 kart kluczy, jakoś tak. Także no, akurat z tym jest lipsztyk, zobaczymy, jak tu wyjdą nagrody dalej. Ale ogólnie tu mamy, jakie są nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsce i tak dalej. To akurat jest... myślę, że nic trudnego. Helewejtor działa jak tornado, klepiemy przeciwników, mamy napisane, co dostajemy. Jak nam się skończą karty klucze, to możemy za grzybki klepać albo czekać, aż się odnowią. Tu możemy jeszcze nagrody tak zwane gildyjne odbierać. Tu też polecam regularnie to sobie zbierać, cyk, dokładnie. Dostajemy jakieś metale, kryształy, drewno i tak dalej. Tu mamy listę naszej gildii. Tu mamy, ile dana osoba zrobiła tych piekielnych żetonów. No i wszystko. I po prostu lecimy. Tu mamy jeszcze sklep Belzebuba. Możemy sobie kupować jakieś boosty do postaci. I możemy, co zaraz ja zrobię. Nie pamiętam w ogóle, jak to wygląda. Szczerze mówiąc, ten boost to są chyba takie jedzonka, co nam zwiększają po prostu nagrody. My będziemy na tym... O, dokładnie to. Takie ozłocone mają jakieś dodatkowe efekty. Takie zwykłe mają tylko to, co jest napisane. Zresztą, kurde, wszystko pisze... Wszystko, no wystarczy czytać, nie? To naprawdę nie jest skomplikowany event. Tu po prostu enter,
dociskasz łokciem i lecisz. Także zaczynamy. O kurde, to 8 kart kluczy kosztuje, ale no w sumie nie o kurwa, zjebałem, dobra. Nie interesuje nas to. Jest napisane? Tak, tak, oczywiście jest napisane. Przepraszam za mój żałosny polski. No i co, teraz mamy 5 żetonów, a z tym boostem dostajemy... A nie, chyba że to już uwzględnia od razu. Nie wiem, no nieważne. W każdym razie troszkę nam tutaj zejdzie na S40. Dlatego, że mówię, będę chciał za każdym razem robić to na tym buściku. Ogólnie na innych kontach sobie tak przeklikamy, żeby przeklikać. A tutaj na S40 będę chciał stryhardować. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Teraz może? Okej, teraz działa. No, czasem jak coś nie zadziała, to wiecie, drobny relog i wszystko będzie git. Aha, i nie widzicie moich kart kluczy z tego co widzę. Ale czy to jest jakieś giga ważne? Widzicie na którym jesteśmy piętrze. To nie jest jakoś giga ważne, wydaje mi się. Także niech będzie tak jak jest. A i tych cen trochę nie widzicie. Ale jak kupuję to widać. Jak mamy dostępne karty klucze, to możemy to kupować za karty klucze, a potem już za grzybki, jak nam się karty klucze skończą. Ogólnie nie polecam, zwłaszcza tak wcześnie kupować tych boostów. Boosty są dobre, jak już dojdziecie do jakiegoś swojego maksa i dopiero wtedy macie problemy z przeciwnikami. To wtedy polecam te ulepszenia kupować. Ale tak wcześniej to nie ma sensu za bardzo. Zwłaszcza jak ktoś gra free to play, to chyba tym bardziej. Nie ma co tutaj rolować ani czegoś takiego. Nieważne? No to git. Kurde, no trochę nam tu zejdzie, ale dobra, nigdzie nam się nie śpieszy, tak? Chcemy tutaj boostować to, co możemy zyskać, więc niech będzie. Elevator, znak większości, legendarny loch. No tak, no ja ogólnie uważam, w sensie Elevator nie jest jakiś, wydaje mi się, giga fajny do oglądania, bo to jest po prostu klepanie przeciwników, coś jakbym robił tornado, ale nie dostajemy za to expa. Ale jeżeli chodzi ogólnie o nagrody i dla graczy free to play i tak dalej, to moim zdaniem to jest jeden z lepszych eventów. I to tak bez kapy. Czurynard raczej nie. Czurynard, ja bym na twoim miejscu po prostu... Ważne, żebyś regularnie te karty klucze wykorzystywał. I to jest tak na dobrą sprawę wszystko. Nie ma co na siłę jakoś. Zwłaszcza jako eko. No, tak naprawdę jak ktoś regularnie przeklikuje ten Elevator, to nawet nie musi na dobrą sprawę używać grzybów tutaj w ogóle. A grzyby też lecą za co niektórych przeciwników, także... O, teraz na przykład mamy dwa grzybki, zobaczcie. Jeżeli chodzi jeszcze o poziom trudności przeciwników, no to wiadomo, na początku są jakieś proste jaśki i one dają niewielkie nagrody. Potem im dalej, tym te nagrody są lepsze, no ale też są przeciwnicy trudniejsi. Bardzo ciężko dojść do końca, czyli zamknąć te 500 pomieszczeń. To tylko się nielicznym udawało w przeszłości. No i przeciwnicy tu mają jakieś odporności, więc jak ktoś bardzo tryharduje, to może, nie wiem, zmieniać runkę w broni czy coś takiego, no ale to wiecie, to już jest takie pod jakiś giga tryhardów. Ja może w coś takiego się będę bawił, jak już będziemy, wiecie, dochodzić do końca, jak tam nam będzie mało brakować, żeby jakieś wyższe miejsce wbić czy coś, no to wtedy się może w coś takiego będę bawił, ale na razie to lecimy po prostu tak o. Jak macie jakieś pytanka, to dawajcie, bo teraz się skupiałem na gadaniu, ale teraz już będę na czat patrzył, także jak ktoś czegoś nie wie, coś jest dla kogoś niejasne, jeżeli chodzi o Elevator albo ogólnie, to możecie pytać. Cianko Samot. Mają pancerz Vedarn, mają, no. Odbieraj na bieżąco raczej. Nie ma to różnicy, ale nie wiem czy to nie działa tak. Właśnie nigdy nie jestem tego pewien, bo ja to zawsze staram się odbierać na bieżąco. Czy jest jakiś limit tych kufrów? Jak ktoś wie, to może się wypowiedzieć na czacie. Czy po prostu jak osiągnie się limit, to one już nie dochodzą. I wtedy tak jakby tracisz, ale lepiej na bieżąco odbierać i tyle. Jest dzienny, jak pamiętam. Tak, tak, że dzienny jest, to wiem, ale mi chodzi o ten odbiór, no nie? 150 osób? No, bo Elevatorek, nie? Też jakoś bardzo nie reklamowałem tego. Nie mówiłem na odcinku na YouTubie, że jest stream, bo szczerze mówiąc, to nie chciało mi się użerać z jakimiś, wiecie, specyficznymi widzami, także wolałem sobie, kto miał wbić, ten wbił. O, może tak. Jakoś tu się nie napinaliśmy bardzo. Co sądzisz o magu po reworku? Rework maga jeszcze nie wszedł, był on tylko na becie i mam nadzieję, że nie wejdzie wcale.
mam taką cichą nadzieję, natomiast jak dla mnie zmieniać maga w ten sposób to jest głupota i się zrobi z niego totalny kloc. Tu was mogę... No, takie moje zdanie po prostu. Już lepiej zrobić nową klasę z tymi umiejętnościami niż maga ruszać. Takie jest moje zdanie oczywiście. Także no, w skrócie klocek. Bo widziałem, że tam często pytałeś o to. Którzy my jesteśmy? 59. Nie wiem, gdzie ja tu mogę maksymalnie dojść. No ale dobra, lecimy na razie. Na razie to idzie tak, wiecie, strasznie powolutku. Jakbyśmy tu przyspamowali Enter, to byśmy szybko się na wysoką lokatę wznieśli, ale... Ale póki co, to... Ja mam pytanie, kupiłem grzyby z kodu twojego i chciałem wysłać screena po transakcji, ale tam nie ma żadnego potwierdzenia, nic. To jak ci to wysłać? Ogólnie, jeżeli chodzi o to potwierdzenie z tego mobilnego sklepu, bo ja pisałem dzisiaj coś takiego na Discordzie, że jak ktoś użyje, to może mi podsyłać, to po prostu ludzie mi Kakir wysyłali, jak wpisali kod w tym okienku przed zakupem i potem mi na przykład wysłali to takie okno, że tam płatność się powiodła czy coś takiego i to wystarczy. Ja z tego co wiem mam dostawać informacje, w sensie mam mieć coś takiego, że będę mógł każdą transakcję widzieć, tylko póki co to nie jest jeszcze gotowe, więc no wtedy już sobie będę mógł to sam sprawdzać. Ale takie screeny, może coś z tym zrobię, nie? Mam w głowie parę pomysłów. Dla takich osób, co tam użyły tego kodu, sporo ich było, szczerze, w sensie sporo osób mi w ogóle screena wysłało, podejrzewam, że nie każdy wysyłał, ale generalnie dużo osób użyło tego mojego kodu, także oczywiście jestem bardzo wdzięczny. Jak już będę wiedział, jakie są z tego korzyści dokładne, to coś tam wam powiem. W sensie pewnie dokładnie nie będę mógł powiedzieć, ale wiecie. Coś wymyślimy, ale oczywiście bardzo mi miło. Także jeszcze raz tutaj powiem. Od dzisiaj na tej stronce jest już promka na grzybki. W grze normalnie będzie od jutra. Oprócz tego są stare ceny. To też jest bardzo ważne. No i można wpisać kodzik. Tak jak widzicie, syfy partner. Hashtag AD. Dla jasności. A tak plus minus ile osób? Znaczy wysłało mi screena, nie wiem, z 15 osób, coś koło tego na Discordzie. Ale ja o screenie to tylko mówiłem właśnie na Discordzie, nie? Tylko dzisiaj rano puściłem posta, więc bardzo możliwe, że kupiło ogólnie więcej. No zobaczymy, zobaczymy. Chłopco ma ucho wygięte. Ja nie lubię mieć słuchawek na tym. W całości na łbie, bo nic nie słyszę. Dlatego tak mam. Gratuluję Farenix, jeżeli coś takiego dzisiaj zrobiłeś na W60, to jest to naprawdę godne podziwu. Ze 199 levela do 205? What the shit. Stary, jak ty to zrobiłeś? To zamień słuchawki na głośniki, ale wiesz, że wtedy byś miał przegłos z głośników w mikrofonie i byś słyszał Song Requesta tak jakby podwójnie. Także to nie działa, proboszcz, niestety. Spoko Kakir, to ja mówię, to i tak jest tylko, no jeszcze nie wiem co będę z tymi screenami robił, jakiś tam jest, powiedzmy, plan mam w głowie, ale jeszcze nie jestem pewien, także nie ma problemu. Następnym razem najwyżej podeślesz. Grejni, jeżeli ci chodzi o te kufry, to najlepiej na bieżąco odbierać, nie ma co z nimi czekać. Jak dobrze skonfigurujesz, to będzie działać Arquel tak ma. No właśnie, tylko tu jest problem, bo trzeba to dobrze skonfigurować. A to może nie być takie proste. I pewnie tego nie ogarnę. Jak ja się chyba 2 tygodnie męczyłem, żeby usunąć brzęczenie z mikrofonu, a się okazało, że po prostu mikrofon i moja lampa, co mi oświetla mordę, była podpięta obok siebie i przez tą lampę bzyczało. Przepiąłem lampę zupełnie w inny port i już przestało. Także ja nie jestem zbyt dobrze rozgarnięty, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Sianko Deju. Dostajesz około 90% tych surowców, Bartelku. Tam ci pisze, ile dostajesz. Ale generalnie większość odzyskujesz. Giveaway będzie? No tak, tak. Jeżeli... Bo wiecie, no, ludzie zazwyczaj kupują grzybki na promkę, nie? Nie ma co się oszukiwać. Także... Powiedzmy co miesiąc, więc jeżeli regularnie będą ludzie używać tego kodu, to ja planuję co miesiąc robić giveaway z tej okazji.
za część tego, co się uzbiera, ale oczywiście, no to mówię, w zależności, no bo jak, nie wiem, kodu użyje 5 osób, czy tam ileś, no teraz to już wiem, że więcej, bo widzę po screenach, ale mówię tak ogólnie, nie? Jak kodu w danym miesiącu użyje 5 osób, no to wtedy to w ogóle wstyd giveaway jakiegoś robić. Nie, kod w prawym dolnym rogu jest na każdy serwer z okazji Elevatora, Dominik. Masz to w tytule streama. Elevator code. Tłumacząc na polski, kod Elevator. Nie będzie dzisiaj ocenianka postaci Phalanx, przykro mi. Dzisiaj mamy stream specjalny. Nie no, ja bym tak, jeżeli by fajnie ludzie tego używali, to ja bym tak chciał co miesiąc robić za stówkę, za dwie. Najlepiej by było co miesiąc za dwie stówki robić. Powiem wam szczerze. Za dwie stówki to ile jest grzybów? 1500 chyba na promce, tak? Oczywiście mowa tutaj o sklepie mobilnym. Jedynej dobrej drodze do kupowania grzybów. O, albo dwa razy po stówce. No, dwa razy po stówce by było ok. No ale to mówię, wszystko zależy od używania kodu w prawym górnym rogu. Także polecam. No w sumie dwa razy po stówce nawet lepiej, bo dwie osoby wygrywają. Dziesięć razy 20 PSC. Nie no, nie przesadzajmy. Jak ktoś będzie chciał, to sobie dołoży stówkę i ma do... O, no na przykład. Też zauważyłem, że ta monetka co ja wiem, Mieszko, że zwiększa, tylko wiesz, kupować to, zobacz jakie to jest, my jesteśmy dopiero na którym? Na 121 piętrze. To idzie bardzo powoli z kupowaniem tak co chwilę, niż jakbym spamował enter po prostu. Także... Nie wiem, czy jest sens. Może to będę kupował pod koniec, jak już będziemy dochodzić do takiego maksa. Ale tak wiesz, na przykład nie wiem, na W60 wydaje mi się, że będzie top 1. Więc na W60 nie ma co aż tak tryhardować. Na W50 może być problem. Na W58 na pewno będzie top 1, więc też nie będziemy tryhardować. No też zależy od serwera. Na E40 bym chciał, żebyśmy z gildią wbili top 1, więc... Tutaj chcę pomóc, jak tylko mogę. Po co tak kupujesz co chwilę? Bo to ulepszenie mi daje większe nagrody. Plus 10 więcej łupów za walki, jak widzisz. Jak widzisz. Jak widzicie ogólnie. Dlatego zanim ja tutaj zaatakuję, to chcę, wiesz, przed każdym zrobić zakup. Bardzo możliwe, że się trzeba przelogować, Sebo. Albo... W sumie przelogować głównie. Ale możemy zaraz sprawdzić, jak chcesz. Poczekaj. Zużyję już to. Dobra, ile mamy teraz? 5995, 4839. Moment. Nie dodało. A jak się przeloguje? O, widzisz? Wystarczy się przelogować. I teraz jest git, teraz działa ładnie. Nowy subskrybent, widzowie. Proszę go ładnie powitać. Na czacie. Pierwszy miesiąc, mam nadzieję, że nie ostatni oczywiście. Ja... O kurwa, i zmisowałem. No właśnie to jest to, jak patrzysz na czat. Ja wiem, że to daje mało. Ja powiedziałem na początku, że... Za bardzo to nie jest opłacalne na tych pierwszych piętrach. Ale to pójdzie na YouTube'a w ogóle. Także możecie napisać siema YouTube. Trochę późno, ale niech będzie. I wiecie, no i chcę tak strajhardować, żeby zobaczyć, ile my będziemy mieli finalnie tych żetonów na tym levelu, nie? Jak coś takiego robimy. A czy nie można tych jedzonek stakować jak potek? Nie rozumiem pytania, Czurynard. Jedzonka ci się tutaj same stakują. Możesz ich mieć ile chcesz. To nie wiem za bardzo, o co chodzi. Dobra. Co 50 mamy chyba taki ten. Takie tło nam się wyświetla. Nie wiem do czego to jest, ale... A, dobra, dobra. Rozumiem, rozumiem. Już o co ci chodzi. Żeby sobie wykupić po prostu boosty. No bo pisze jedzenie, no to są boosty.
Nie, nie, jak sobie teraz wykupię następne, to się zamienia, więc muszę kupować tak co chwilę. Dobra, dobra, sorry, już rozumiem, o co chodzi. Nie musicie od razu tak krzyczeć na mnie. Napisał jedzonka, to pierwsze co miałem w głowie, to jedzonka do pupili, nie? Kojnie, nie krzyczcie. Czy zakręcę loczkiem dla widza kochanego? Mogę zakręcić czym innym, ale to nie na tej platformie. Jak bardzo chcesz. No i nie za darmo oczywiście, nie? Nie myśl sobie. To PW po streamie? Dobra, wariacie. Będzie wysyłane po streamku. Kręcenie. Już raz tak kręcił, jak Gagri robił. Nie przypominaj, Kakir. Jak Bart po tych zmianach wygląda, bo masz Bardzika i czy lepiej? Wiesz co? No ja teraz jestem w trakcie stopowania lochów na Bardzie, więc pod względem lochów to ci nie powiem. Ale jeżeli chodzi o stricte arenki, to mi się wydaje, że przez te dwa dni o wiele lepiej mi siadają niż wcześniej. Mimo że wcześniej Bard był OP i oni go znerfili teraz poniekąd, żeby był bardziej zbalansowany, to jakoś pod kątem samego robienia arenek to mi się wydaje mocniejszy. Więcej po prostu wygrywam. A nic się nie zmieniło na postaci oprócz tego co update dawno, nie? Także... no nie wiem. Ciekawy temat. Jeżeli o to chodzi, to jestem giga pomocny. Siemanko, ja bajarka. Czy kojarzy takiego upadłego streamera od Shakesów jak Maciek 0081? Tak, kojarzę go. A co tam potrzeba? Czy przy lewej torze laguje, kręci się grzyb? Radnarek, jak widzisz, klikamy i wszystko działa dość sprawnie. W sumie to nie ma żadnych problemów. Nawet działa ta gierka, wydaje mi się, lepiej teraz niż przed elevatorem. Bo przed elevatorem coś tam zlagowało do południa. Także nie. O kurwa, i zaatakowałem bez tego. Także nie, ogólnie działa dobrze. Kiedy się ranking w elevatorze zaktualizuje? Właśnie nie wiem, powiem ci. To się z tego co pamiętam bugowało. Może po północy dopiero? Nie mam pojęcia. Ja wiem, Vedarn. Znaczy, kojarzyć go kojarzę, lubić go nie lubię, przez to, że jakieś głupoty na mój temat pierdolił, a nawet się nie znamy i nigdy nie gadaliśmy prywatnie, więc tyle, nie? Generalnie mi wisi, jak cię ciekawi moja opinia na jego temat. Generalnie jakoś tam, wiesz, nie interesuję się nim za bardzo. Znaczy nie to, że kosę. W ogóle jakie określenie. Nie to, że kosę, tylko... Chyba twoja taktyka coś dała, bo jesteś drugi, a masz mniej pięter od trzeciego? No tak, no na pewno dała. Znaczy on miał do mnie kosę. Mi latał koło kulek, nie? Tak jak już mówiłem. Także wiesz. Ej, ale jak to jest? Teraz mamy 204, bo to chciałem sprawdzić, zapomniałem. A jak kupię... Aha, dobra, czyli to się od razu aktualizuje. Nie dopiero po walce, tylko z bomby, jak tylko kupisz tego boosta. Dobra, no już tam tu trochę zaczynają HP zabierać. Ale jeszcze pociśniemy oczywiście. Jaka taktyka? Po prostu kupowanie tych ciastek, co ci zwiększają nagrody. Ale to jest drogie bardzo, to nie polecam. Ja to tylko robię na S40, na innych kontach nie będę. Bo nie ma sensu. Koło 220 będziesz mieć bloka? To powiem ci, że bardzo podobnie jak na ostatniej edycji. W ogóle dzisiaj obczaiłem, że z poprzedniej edycji Elevatora chyba żaden film na kanale się nie pojawił. Nie wiem czemu, ale... jakoś tak nie wiem. To chyba przez to, że on startował z W60. I wiecie, jak wyglądał start W60. Także chyba sobie dałem spokój z nagrywaniem. Haymaker, nie. Z tych kodów, które wpisujecie na legendarny loszek, na elevator, na jakieś starty serwerów i tak dalej, nie dostaję nic prócz statystyk. Statystyki są też cenne, dlatego że... no twórcy widzą, nie? Twórcy widzą generalnie, że
tworzymy duże community i tak dalej, nie? Więc na przykład, o, tak jak ostatnio był konkurs z okazji 20 tysięcy subów bodajże, to wiecie, łatwo mi było wytargować od nich jakieś nagrody dla was. To, co żeśmy losowali sobie na streamku. No i to jest głównie po to. Korzyści takich stricte materialnych z tego nie mam. Korzyści materialne mam od przedwczoraj, z racji tego, że powstał ten sklep mobilny i z tego kodu twórcy, który macie... Kurwa. O, o, tu go macie, nie? W prawym górnym rogu. I tak naprawdę tyle. Najlepsza klasa free-to-play według mnie, łowca demonów moim zdaniem. Obecnie. Jest dość warty... O kurde, ty, pierwsze przegranko. Na 222. Dobra, no chyba jeszcze trochę zobaczcie, ile mamy żetonów. Nieźle to poszło. Chociaż teraz to my jesteśmy też dalej. Ale okej. Okay. Spróbujmy jeszcze trochę docisnąć. Mam nadzieję, że to, że wcześniej rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie, nie oznacza, że się wcześniej rozstaniemy. No chyba party niestety oznacza to. Chyba niestety tak, dlatego że będę chciał wam jeszcze ten film zmontować, żeby go jeszcze tam wrzucić, jakoś o sensownej godzinie. To raz, a dwa... Kurde, przeklikam Elevator na wszystkich kontach i co tu dalej ro... O kurwa. Ale dałem dupska teraz. No to mówię, konta już mam dzisiaj ogarnięte, bo myślałem, że się nie będzie dało grać, więc wolałem dmuchać na zimne i zmisowałem ciastko. To wiesz, to co mamy robić innego? Dobra, tu jeszcze siedzi. Tu siedzi, okej. Widzę, że już jest bloczek, mamy 30k punktów. Jeszcze bym chciał te ciastka zużyć. Może pora Entera użyć. O, zobaczcie. Enter od razu pomógł. No, dawaj, dawaj. Dobra. I co? No teraz już jesteśmy dość daleko. Już jakieś problemy się pojawiają. Tak, właśnie teraz Vedan chciałem do tego przejść, że jak teraz już mamy problemy, to zamiast kupować te ciastka, to możemy kupić coś innego. Najlepiej kupować takie ze złotym tłem. Zobaczcie, my teraz mamy na przykład odporność na zimno, a my mamy ogień i błyskawice, czyli runki mamy git. To ja chcę albo bonus do krytów, tylko że złoty. O, coś takiego, premia do obrażeń krytycznych. No jakby była złota, to by było git, ale okej. Nie będziemy jakoś giga bardzo rolować. Jeszcze tu pociśniemy trochę. To nam zwiększa zrękę, możemy spróbować. Bo tu jeszcze chyba nie ma takich dużych bloków. Arty w tej edycji uważam, że kozak i mógłbyś trochę podoceniać, że nie klikać. Ale ja to już mówiłem przy... A, skończył nam się boost, dobra. Ale ja to już mówiłem przy poprzedniej edycji, no. W ogóle ja to zawsze mówię, że grafika w tej gierce jest... Wiecie. Piękna. I ogólnie wszystkie arty, jakieś intra i tak dalej. No bardzo to jest fajne. Tylko, że... Jakby jeszcze gierka tak ładnie chodziła, jak te wszystkie arty. To by było w ogóle idealnie. Hej, Janowy Widz. Siemano, Random Copium TV. Witam cię serdecznie. Bardzo mi miło cię gościć na tym streamie. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej oczywiście, wariacie. Proste, że tak. Dobra, tu już nie idzie. Tu mamy odporność na zimno. Co ja bym mógł tutaj jeszcze zwiększyć? Tu miałem złote piwko, one są niezłe, ale dobra, może spróbujemy kryty jeszcze. No mówię, jeżeli chodzi o takie maksymalne dociskanie, tu jest boj. Okej, okay, niech będzie. Na S40 tyle, 32,5 tysiąca punktów. Wydaje mi się, że to nie jest złe. Już tu mamy i tak problemy. Taki jeszcze końcowy docisk zrobimy, jak będzie końcówka Elevatora, no nie? Żeby zobaczyć, jak to będzie szło ogólnie innym gildiom i czy to będzie w ogóle potrzebne. Jak zużyjecie karty klucze, to macie plus 1 za pół godzinki. Więc no, 5 godzin i macie fulla. Tu macie swoje żetony, macie ranking gildyjny, no wszystko jest, no to nie jest skomplikowane, naprawdę. To jest bardzo prosty event i zarazem bardzo przyjemny, bo sporo można dostać. Zobaczcie, ile my teraz mamy jedzonek. Patrzcie.
ile nam jedzonek przybyło. Tutaj tak samo surek sporo. Jeszcze się przeloguję, żeby wszystkie doszły. No, dokładnie. Surek do twierdzy tak samo sporo idzie. O, dzisiaj odbierałem tajny skarbiec. A już tutaj mamy full kamienia i tu mamy fulla, nie? I co tam jeszcze? No jakieś dusze z tego lecą, wiadomo. No ogólnie spoko event, nie? Tylko mówię, jak ktoś gra free to play albo eko, to lepiej czekać na te bilety i sobie na spokojnie klikać. Nie ma, w sensie, jak gracie za grzyby, to warto jest docisnąć na początku, bo już od samego początku będziecie to robić na wyższych poziomach i więcej żetonów będziecie zdobywać. Ale tak to można klikać sobie na chillku i też będzie fajnie. A, no i winda się cofa codziennie o 20 pięter. Żeby była jasność. Więc jak dochodzicie danego dnia do swojego szczytu możliwości dla swojej postaci, no to na drugi dzień macie 20 pięter mniej, żeby od nowa można było klikać. No i jak widzicie, poziom jest spory, nie? Ja tutaj mam, powiedzmy, 454 level i dochodzę nawet nie do połowy. Pewnie bym jeszcze dalej pocisnął, jakbym to jakimiś żetonami, boostami porolował. Ale no generalnie jest ciężko. Chyba jakieś poziomy 600+. W sensie jeden chyba poziom 600+, bo nagrywałem nawet na ten temat film. Ukończył cały Hellevator. Ktoś tam w ogóle pisał, że powinna być jakaś giga nagroda za ukończenie Hellevatora, ale z tego co wiem, to nie ma. Z tego co wiem, to jak skończysz, to po prostu drugiego dnia jesteś na 480 poziomie i tyle. O, Nachteule, dokładnie Gormut, no. Nachteule skończył cały, to prawda. No i mówię, event prosty, przyjemny, nie ma nic skomplikowanego, a są same boosty dla postaci przez najbliższe 10 dni. Także pokczamp. Dobra, czyli trzeba było troszkę poczekać, jeżeli chodzi o te rankingi gildyjne. No, na razie to tak wygląda, ale no to wiecie, dopiero ludzie zaczynają klikać. Ranking gildyjny jest ważny dopiero jak będzie pół godziny do końca wydarzenia. Żeby tutaj coś powiedzieć więcej. Bo na razie to jest... No, po kilku dniach się unormuje, nie? Po kilku dniach już będzie widać mniej więcej zarys, ale... Ale tu niczego nie można być pewnym do końca. Zwłaszcza, że polecam uważać jeszcze, tu dodam, jak ktoś prowadzi swoją własną gildię, bo gildie sobie lubią wpuszczać krety, nie? I taki krecik ci siedzi w gildii i nagle przed końcem Hellevatora sobie wyjdzie i gildia traci punkty. Tak to niestety działa. A jak się doda kogoś nowego, to chyba musi, jak dobrze pamiętam, muszą minąć 24 godziny, żeby... żeby zaliczyło jego punkty. Albo 12 godzin, no nie wiem. No ale jak ktoś ci wyjdzie, powiedzmy, godzinę przed końcem, no to i tak nie zdążysz. Także na to też polecam uważać.